niedziela Boża i nasza niedziela. Witam bardzo serdecznie. Najnowsza niedziela proponuje małą encyklopedię pielgrzymowania. Z jakiego powodu rozpoczęła się tradycja religijnych wędrówek? Jak w dawnych czasach dzielono pielgrzymów? Czy peregrynacje miały wpływ na kształt Europy? A czym była Droga Franków? Być może już niedługo stanie się konkurencją dla szlaku Camino de Santiago. Te i inne ciekawostki w artykule niedzieli. I co jeszcze? Świadectwa uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. To interesujące i być może oryginalne podsumowanie tego arcyważnego wydarzenia. Jesteśmy zatem świeżo po Światowych Dniach Młodzieży, więc dobrze jest przypomnieć sobie przełomowe Światowe Dni Młodzieży Częstochowa 1991. Dlaczego były wyjątkowe? Bo były pionierskie, jeżeli chodzi o rozmach, organizację i przesłanie, a także dlatego, że odbywały się w szczególnej sytuacji politycznej Europy w trakcie konania komunizmu i przyniosły konkretne owoce, chociażby pierwsze w Polsce katolickie radio. Niedziela. Wiara we wniebowzięcie Maryi nie narodziła się w roku ogłoszenia tego dogmatu w 1950. Pius XII, 1 listopada tegoż roku, potwierdził tylko wielowiekową tradycję kultywowania tego faktu wiary. Zatem czym jest w istocie wniebowzięcie i jakie rodzi owoce związane z naszą ziemską egzystencją? Polacy odzyskują godność i zyskują wpływ na swoje życie i funkcjonowanie państwa. Wcale nie są Hunami najeżdżającymi plaże Bałtyku, ale obywatelami odradzającej się ojczyzny, wyzwalającej się spod panowania pseudoelit, żerujących przez 25 lat na organizmie Polski. Moda na patriotyzm jest jak najbardziej zdrowym odruchem młodego pokolenia Polaków. To dobry objaw w obliczu rozleniwionego Zachodu, pogrążonego w letargu i rozbrojonego przez poprawność polityczną. I odpowiedni fundament odbudowania pamięci narodowej. Profesor Wiesław Jan Wysocki nie ma pod tym względem wątpliwości. Rozmowa z ministrem obrony narodowej jest zawsze źródłem wiarygodnych informacji. O efektach warszawskiego szczytu NATO. O relacjach z prezydentem, o treści rozmów z papieżem Franciszkiem, o stanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, o zamieszaniu w sprawie apelu pamięci, o tych i o innych sprawach mówi minister Antoni Macierewicz. Niedziela. Bóg w przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych jest mocno obecny. To wyraz nie tylko wiary w nadnaturalny porządek, ale znak amerykańskiej tożsamości. Oczywiście są próby wyrzucenia Boga z tych obszarów, na szczęście nieudane. Czarnogórski kotor nazywany jest perłą Adriatyku, a swoją urodą dorównuje Dubrownikowi w Chorwacji. Dzięki swym fortyfikacjom i determinacji obrońców swego czasu oparł się Imperium Osmańskiemu. Margita Kotas odkrywa kolejne niebanalne miejsca na wakacyjny odpoczynek. A to ciekawe, najstarsza budowla na najwyższym szczycie Karkonoszy, Śnieżce, liczy paręset lat. Jej historia jest bardzo burzliwa. Dzisiaj odprawiana jest tam msza święta na wysokości 1600 metrów. Niektórym ludziom ciągle się gdzieś śpieszy. Nie mają czasu dla domu, dzieci, dla kościoła, na modlitwę. Ciągły pośpiech to chyba jakaś choroba naszych czasów. Czy życie w pośpiechu jest niebezpieczne? Szukasz potrzebnego leku. Nie możesz chodzić do apteki. Skorzystaj z wygodnego serwisu. Skorzystaj z pomocy niedzieli, bo na ostatniej stronie otrzymasz szczegółową informację, jak zdobyć konkretne lekarstwo. Szanowni Państwo, z niedzielą jest na pewno łatwiej żyć. Niedziela czeka na Was w parafiach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szczęść Boże wszystkim. Niedziela Boża i nasza.